Marcin, udało się zrewanżować niejako Benficę za porażkę półtora roku temu w Challenge Cup. Dzisiaj zwycięstwo pewne mogło być wyższe, bo momentami ta gra była dużo lepsza niż sama końcówka meczu. No dokładnie, mogło być wyżej, ale był też taki moment, gdzie bodajże na dwie bramki doszli w drugiej połowie, także już taki troszeczkę jak gdyby zadyszkę złapaliśmy. No skończyło się 5 bramkami, wynik taki niby spokojny, ale jednak naprawdę tam trzeba się nastawić na to, że bardzo trudno będzie to obronić i trzeba zrobić wszystko, żeby jednak udało nam się awansować do tej fazy grupowej. Bardzo trudno będzie to obronić i o obronie słów kilka. Olbrzymia determinacja i fantastyczna walka, zwłaszcza w pierwszej połowie w obronie. Później po przerwie momentami parę błędów i dojście właśnie Benfiki na 2 gole, ale końcówka znowu twardo, pewnie w obronie. I ta obrona była dzisiaj kluczem tak naprawdę do sukcesu. Znaczy puchary rządzą się właśnie takimi prawami, że no, trzeba grać troszeczkę mocniej w obronie, bo sędziowie na to pozwalają bardziej niż w lidze i na to uczulałem chłopaków. No jak było widać, owszem, troszeczkę może za mocno, no ale tak trzeba grać w obronie. Szkoda tylko takich stuprocentowych sytuacji. W pierwszej połowie, zwłaszcza takie no, czyściutkie pozycje, to trzeba wykorzystywać z zimną krwią. Bo mówię, każda bramka później może decydować o tym, czy my, czy oni awansują do dalszej fazy. Szkoda mówić tych czyściutkich pozycji, ale też szkoda takich paru akcji z pierwszej połowie, gdzie za szybko chcieliśmy chyba i były na przykład błędy podania, czy błędy wyprowadzenia piłki z własnej połowy. Tak, na 12 bramek bodajże 6 czy 7 to oni zdobyliby po naszych takich prostych, niewymuszonych wręcz błędach, bo takie podania do koła, ale bez żadnego ataku czy w poprzek strefy, no to jest za dobry zespół, żeby tego nie wykorzystał właśnie zimnokrwią. Tak jak mówię, no w pierwszej połowie na 12 to oni zdobyli właśnie 6 czy 7 z kontry po naszych niewymuszonych błędach, także to no, szkoda takich strat. Jak ja pamiętam poprzednie spotkania z Benficą, to tam bardzo dużo bramek padało dla zespołu z Portugalii właśnie z koła, do grań do koła. Dzisiaj to koło udało się wyeliminować, a z drugiej strony Benfica grająca taką podwyższoną strefą agresywną zostawiała trochę miejsca z tyłu i Bartek Jurecki mógł pokazać swoją klasę. No tak, to jest charakterystyczne dla zespołu z Benfiki, że właśnie niby takie 6-0, ale podwyższają dwójeczki wyżej wychodzą, czy na środku jak nie ma koła również wyżej. No trzeba to wykorzystywać, zwłaszcza z takim obrotowym jak Bartek. Jeszcze więcej tego powinno być, bo były takie właśnie momenty, gdzie troszeczkę tak na stojąco w tym ataku graliśmy. Jak przyspieszyliśmy, no to pozycje się wytwarzały albo na czysto, albo właśnie do grania do obrotowego. Powiedziałeś, bardzo ciężko będzie obronić, 5 bramek przewagi i z takim nastawieniem obrony tego jedziemy do Lizbony. Półtora roku temu udało się w Lizbonie wygrać 1 bramką i trzymajmy się tego, powtórzmy po prostu, ten wynik będzie super. Tak, tylko wtedy startowaliśmy troszeczkę z innej pozycji, oni też sobie z tego w 100% zdawali sprawę, także na pewno w inny sposób podejdą w ogóle do tego meczu u siebie w Lizbonie. Dlatego no tutaj zaczynamy jakbyśmy my przegrali 5 i trzeba dążyć do jak najlepszego wyniku. Krzysiek, czy przed meczem 5 bramek różnicy wzięlibyście w ciemno? No myślę, że tak, no bo wiedzieliśmy, że Benfica jest to bardzo mocny zespół. Udowodnił nam to 2 lata temu, jak rozbili nas 8 bramkami. Także nastawiliśmy się na ciężką walkę, bo taka była. No cóż, jest 5 bramek, mogło być więcej, bo tam w końcówce było 7, mogliśmy dorzucić na 8. Niestety tam parę głupich błędów, 2-minutowe kary w końcówce i myślę, że to troszkę pokrzyżowało nam plany, ale oczywiście jest 5 bramek, także cieszymy się z tej przewagi.
Powiedziałeś o tych dwuminutowych karach w końcówce, ale to świadczy o tym, z jaką determinacją, z jaką wolą walki graliście w obronie, żeby ten wynik kilkubramkowy, te prowadzenie kilkubramkowe utrzymać. I to gra w obronie właśnie w takich meczach pucharowych z Benfiką Lizbona na przykład dzisiaj, to jest klucz do zwycięstwa, to jest klucz do sukcesu. Zgadza się, no mecze wygrywa się obroną, bo w ataku zawsze jakoś idzie, czy indywidualnie, ale dzisiaj graliśmy zespołowo i tą zespołowość dzisiaj było widać. Oczywiście szapoba dla Nikoli, bo im starszy, tym lepszy, można powiedzieć, jak wino. No dzisiaj zagrał fenomenalnie, ale trzeba pochwalić cały zespół, bo cały zespół zasłużył na to zwycięstwo. I cóż, polecimy do Benfiki na pewno po zwycięstwa, a nie bronić tej przewagi. Krzysztof, powiedz mi, co się działo w pierwszej połowie. W przerwie widziałem, jak Bartek Jurecki siadł koło ciebie, troszkę cię mobilizował. Coś cię podłamało w tej pierwszej połowie? Za bardzo, troszkę tam indywidualnie zacząłem zrzucać, był taki moment i to było niepotrzebne. Bartek miał rację, oczywiście udzielił mi paru wskazówek cennych i w drugiej połowie już to było widać, bo graliśmy bardzo długo, konsekwentnie w ataku i to przynosiło skutek. Jeszcze bardziej, jak nam bramka pomoże w rewanżu, myślę, że spokojnie możemy tam w Benfice wygrać. Chwalimy wszystkich zawodników, ale wspomnimy właśnie o roli Bartka Jureckiego w tym zespole, który dzisiaj pokazał, że puchary europejskie są jemu bardzo dobrze znane i on się potrafi fantastycznie odnaleźć na parkiecie właśnie w europejskich pucharach. Bardzo wam dzisiaj pomógł, to trzeba przyznać. No oczywiście, no o Bartku tu nie ma co dużo gadać, bo każdy wie, jakim wartościowym zawodnikiem jest Bartek Jurecki. Wystarczy, że piłka do niego trafi, złapie, także albo jest bramka, albo karny murowany. Także no, bezcenna jest pomoc Bartka na kole w tym zespole. Olbrzymie nadzieje przed wyjazdem do Lizbony, 5 bramek przewagi i dużo i mało. Jechaliśmy do Lizbony 1,5 roku temu z 8 bramkami bagażu, to właściwie Benfica miała zaliczkę. Tam się udało wygrać jedną bramkę. Oczywiście ten start dzisiaj będzie trochę z innego poziomu, z innego miejsca. Ale da się w Lizbonie także powalczyć i powalczyć o to, żeby nie przegrać więcej niż 5 bramkami. Zgadza się. Wiadomo, 2 lata temu w Lizbonie oni mieli też inne nastawienie, bo mieli 8 bramek przewagi, także można powiedzieć, że za bardzo się tam nie spinali. Ale oczywiście Lizbona jest jak najbardziej do ogrania na wyjeździe, tylko oczywiście musimy się skoncentrować 2 razy mocniej, bo będzie 2 razy ciężej, także jest do ogrania jak najbardziej. Odpoczywamy do środy. W środę zagramy w Kielcach i w sobotę będziemy wylatywać do Lizbony.